Według słownika języka polskiego PWN, obwodnica to droga szybkiego ruchu okrążająca miasta, zmniejszająca ruch wewnątrz nich poprzez przejęcie ruchu przelotowego. Gdyby poważnie potraktować projekt numer 2 obwodnicy Starogardu, należałoby zmienić definicję w słownikach. Obwodnica według tego projektu to droga szybkiego ruchu na skróty. Przez środek miasta i przez środek parafii. Czy naprawdę tego chcemy? Obwodnicy zgodnej ze słownikiem i zdrowym rozsądkiem, czyli okrążającej stolicę Kociewia, starogardzianie życzą sobie od lat. Kierowcy jadący ze Starogardu do Piły czasami nie zauważają nawet, że już obwiedli Chojnice i zbliżają się do Czółchowa, bo Chojnic z obwodnicy prawie nie widać. Taki sam efekt dostrzegamy, jadąc ze Starogardu do Osieka czy Warlubia. Obwodnica Skurcza wyprowadza nas na sam skraj miasta. Jestem mieszkańcem osiedla od lat 30. Mieszkając na ulicy Kolejowej, przejeżdżały pociągi jeden za drugim. Było takie coś jak PSK, wyładownia. Samochody jeżdżące na okrągło przeniosłem się w bardzo spokojne, piękne miejsce, które nazywało się Przylesiem. Ja osobiście nie zgadzam się na to, żeby w bliskiej odległości od mojej posesji przebiegała obwodnica. Obwodnica według wariantu drugiego przebiega przez intensywnie rozwijającą się dzielnicę miasta. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza wiele rodzin wybudowało tu nowe domy o ciekawej architekturze. Powstała dzielnica chroniona przed zagrożeniami cywilizacyjnymi. Nowoczesna wizytówka miasta, szanującego ekosystem, w którym żyje człowiek. Rodzą się dzieci. Powstała nowa parafia, przedszkole, sklepy. Na kameralnych uliczkach panuje spokój i poczucie bezpieczeństwa. Dla wielu mieszkańców Przylesia zamieszkanie w tym niemal idyllicznym miejscu Przylesie było często spełnieniem życiowych marzeń. Jesteśmy mieszkańcami Przylesia, wybudowaliśmy niedawno dom. Budowę rozpoczęliśmy w roku 2010, skończyliśmy w 2012. Zawsze marzeniem było mieszkać na takim osiedlu jak Przylesie. W latach ciężkiej pracy udało nam się osiągnąć ten cel. W tej chwili dowiedzieliśmy się, że praktycznie 300 metrów od naszych domów, od sypialni Starogardu, jest planowana budowa obwodnicy. Starogard potrzebuje obwodnicy, jesteśmy największymi zwolennikami budowania obwodnicy Starogardu, ale uważam, że ona powinna omijać wszelkie sypialnie Starogardu, już nie tylko nasze osiedle, ale tutaj czy też wioskę Dąbrówkę, czy wieś Koterze, które tak naprawdę są przyklejone praktycznie jak część Starogardu do nas, a nie dzielić. Tak naprawdę ruch z centrum miasta zostanie przesunięty o parę kilometrów między następne domy praktycznie w Starogardzie, co jest niedopuszczalne, zwłaszcza, że zanieczyszczenie środowiska z tym związane, hałas i dodatkowe zagrożenia po prostu nam będą przeszkadzały. No. Absurdalność obwodnicy według wariantu drugiego polega też na tym, że stałaby się ona drogą wewnętrzną nowo powstałej parafii Chrystusa Króla. Obwodnica, która byłaby tutaj przez Przylesie, bardzo by mogła zakłócić po prostu spokój, atrakcyjność tych terenów, zwłaszcza dla mieszkańców, którzy sobie szanują, że z centrum miasta mogą przyjechać i tutaj mieszkać w spokoju, w miarę możliwości. No i też pewno byłoby to taką uciążliwością, no spalin przede wszystkim. Wiadomo, jak tiry, obwodnica, no to jest ciągły ruch, niebezpieczeństwo też i wypadków, które się pojawiają. No i to, że to są tereny, gdzie rzeczywiście mogą być dalsze budowy mieszkaniowe, dalsze mieszkania, które mogłyby służyć też rozwojowi miasta. Obwodnice, wiadomo, wszelkie są zawsze potrzebne, ale no, trzeba szukać tego miejsca, które by no, jak najmniej
szkodziło mieszkańcom okolicznych tutaj terenów, no i też zakładów pracy, czy też tych, którzy tu będą spacerowali, czy wypoczywali. Myślę, że warto poszukać jakiegoś jeszcze innego rozwiązania, które by pozwoliło rozwiązać ten problem. Obwodnica przez Przylesie to nie tylko kwestia komfortu mieszkańców. To zagrożenie dla ujęć wody pitnej. Arteria przebiegałaby w bezpośrednim sąsiedztwie 7 studni głębinowych. Według ekspertyzy biegłego miałaby negatywny wpływ na jakość wody. W wariancie numer 2 zignorowano ustalone w planie przestrzennym tereny rezerw wodnych, możliwości wykonania nowych ujęć po wyczerpaniu obecnie eksploatowanych. Woda pitna z ujęć głębinowych stanowi nieocenione dobrodziejstwo dla człowieka. W porównaniu z wodą z ujęć powierzchniowych, zanieczyszczonych niekontrolowanymi pozostałościami toksycznych herbicydów, pestycydów i nawozów sztucznych, woda z ujęcia południe gwarantuje bezpieczeństwo zdrowotne i najwyższe walory smakowe. Tego nie wolno zmarnować. Obwodnica spowoduje zniszczenie naturalnego ekosystemu, w którym wokół naturalnych stawów i wśród bogatego drzewostanu i roślinności żyją sarny, lisy, zające, borsuki, łabędzie, dzikie kaczki, czaple, nurki, żółwie błotne. Obwodnica według wariantu drugiego przetnie tereny wielohektarowych upraw roślin leczniczych, które są surowcem do produkcji fitoterapeutyków na kraj i za granicę. Są to leki certyfikowane, podlegające monitoringowi i ścisłej kontroli Urzędu do Spraw Rejestracji Leków w odniesieniu do jakości surowca. W przypadku realizacji wariantu drugiego kontynuacja upraw będzie niemożliwa i firma farmaceutyczna będzie musiała zakończyć działalność w tym miejscu i w Starogardzie w ogóle. Żaden odbiorca, ani w kraju, ani w Meksyku czy w Gwatemali, dokąd płyną starogardzkie fitoterapeutyki, nie zakupi hurtowo starogardzkich leków z naddrogi szybkiego ruchu. Pracę utraci ponad 100 osób. Miasto utraci podatek od nieruchomości i dochodowy. Na lokalny rynek nie wpłyną środki zasilające potencjał jednostek współpracujących. Rozpoczną się procesy o odszkodowania od miasta. Najpierw przed sądami krajowymi, potem być może przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Ta zasada nie dotyczy chyba jednak Starogardu. Wariant drugi zaplanowano podobnie jak projektowaną w roku 2006 drogę publiczną. Wówczas w wyniku protestów zwołano specjalne posiedzenie Rady Miasta. Radni odrzucili zły projekt jednogłośnie. To rzadka sytuacja, bo zwykle interesy się krzyżują. Wariant numer 2 jest zlekceważeniem tamtej decyzji Rady Miasta i przygotowanych przy tej okazji ekspertyz fachowców. Wybraliśmy sobie to miejsce jako miejsce do zamieszkania, jako miejsce spokoju na osiedlu przy lesie, a nie przy obwodnicy. Chcemy obwodnicy, oczywiście, ponieważ rozumiemy wszystkich mieszkańców, którzy w pobliżu Berlinki mieszkają, ale oczywiście, tak jak w większości miast, zależy nam, aby ta obwodnica przebiegała poza granicami miasta. Występując w imieniu mieszkańców osiedla przy lesie i okolic, czyli naszego społecznego komitetu, jako prezes, apeluję do wszystkich decydentów, którzy decydują o tym, gdzie ta obwodnica ma przebiegać, oświadczamy, że jesteśmy absolutnie na nie, żeby obwodnica przebiegała przez miasto. Obwodnica jest mieszkańcom Starogardu potrzebna. Powinna jednak powstać w lokalizacji racjonalnej i akceptowalnej. Kompromis należy wypracować z uwzględnieniem długofalowej perspektywy rozwoju gospodarczego, ekonomicznego i technologicznego przy założeniu ciągłego doskonalenia komunikacji. Optymalna lokalizacja obwodnicy to taka, która nie zakłóca ekosystemu, w którym żyją ludzie, zwierzęta i cała natura. Optymalna lokalizacja poprawi wizerunek miasta i uczyni go bardziej atrakcyjnym.